Jesteśmy na Tuning Show Expo Kraków i nie wiem, czy poznajecie, to jest samochód, z którym ostatnio mieliśmy przyjemność podróżować. To jest właśnie ten samochód, który z nami urwał bagażniczek. Widzę, że jeszcze go nie zdążył Tomek zamontować, pewnie jest gdzieś w trakcie pracy, ale wygląda czyściutko, więc Tomek musiał go przemyć. I jak widzicie, trzyma się całkiem nieźle poza bagażniczkiem. Tutaj Tomek zostawił ślady. No, takie rzeczy się zdarzają. To nic nowego, a tutaj obok mnie też jest samochód, który na tej samej wyprawie z nami był. To jest Subaru ze sklepu Opon. Tu gdzieś będziecie mieli link do tego filmu, na którym myśmy razem z nim byli. Możecie sobie zobaczyć. Zastanawiam się, czy snorkel dalej jest bezprzewodowy, ale to pewnie przy okazji. Oponki, jak już mówiliśmy, bardzo polecam oponki, bo te opony naprawdę dały sobie nieźle rady w terenie, w którym jeździliśmy. I jak widzę, ten samochód całkowicie się nie zmienił, żadnych nowych strat, wszystko tak samo i tu też jesteśmy, także fajnie, ładne autko, oczywiście no, ząb czasu, polecam, fajny samochodzik. No i jesteśmy koło samochodu Grześka Dudy, zamkniętego, więc w środku tak naprawdę jest dość spartańsko. Najfajniejsze rzeczy, jakie tutaj znajdują się, no to oczywiście pod maską projekt Grześka. Jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, ten samochód był testowany u Piotrka Dyfer 4x4 w jednej wielkiej dziurze. Byliśmy tam parę razy. Te filmiki gdzieś macie u góry, więc możecie sobie zobaczyć, jak jeździmy sobie po tamtym terenie. No i silniczek robi wrażenie. Jeep Wrangler Rubicon. Tu jest akurat zasłonięte, ale z drugiej strony widoczny napis. I to, co w Jeepach jest najfajniejsze, czyli to, że możesz sobie tak naprawdę wszystko zdemontować i zrobić tak, jak ci się podoba, co nie znaczy, że nie będzie ci kapało na łeb, albo że to działa po prostu, bo to jest Jeep. 40 cali, kółko, bardzo sympatyczne, fajne, fajne kluczyki w środku, więc można się zabierać stąd do domu. Toyota Fiat Cruiser. Jak widzimy, tutaj jest silniczek V6, 4 litry, 240 koni, 377 Nm, benzynowy silnik. Fajnie zrobiona. Tu widać, że bardziej wyprawowo, dodatkowe rzeczy na dachu, w środku. Zwróćcie uwagę na tą szybkę. Ja myślę, że teraz w czołgach mogą mieć trochę więcej widzenia do przodu. No jest dość specyficzna. Jest dość specyficzne. To też również, że nie ma szyby z tej strony. I mamy bardzo dużo fajnych naklejek. Widzę, że chłopaki jeżdżą. Oczywiście, jeżeli mówimy o wyprawowym offroadzie, to nie możemy zapomnieć o tym, że Toyota Land Cruiser, no to jest tak naprawdę samochód, który chyba najbardziej zasłużył się, jeśli chodzi o wyprawowy offroad, ikona wyprawowego offroadu. No i oczywiście nie może zabraknąć Nissana Patrola. Każdy, kto ci mówi, kup sobie terenówkę, wyprawówkę, to ci powie Nissan Patrol. No w tym przypadku jest Nissan Patrol GU4, z silnikiem oczywiście, niektórzy mówią, jedynym rozsądnym, jednym możliwym, czyli BMW. W środku no jest dość ładnie zrobiony, przygotowany, kółeczko 35 cali, daje sobie radę, prezentuje się świetnie. Obok tego stoi starsza wersja GU2. Zapewne, czy to jest BMW pod maską? Wygląda na 2.8. Też 35. MTK Cooper. Ford Raptor. Jeździliśmy z takim. Dobrze pamiętam, to mamy chyba nawet dwa filmy, więc one też gdzieś tutaj będą podlinkowane. Mamy dwa filmy z Fordem Raptorem. On sobie radzi nadzwyczaj zaskakująco, jak na jego rozmiary. Dość dużo elektroniki, ale ona pomaga w przypadku tego samochodu. Na pewno to nie jest samochód do topienia, bo on raczej sobie nie da rady w jakichś przechyłach. Kąt rampowy, kąt najazdu i zjazdu raczej dość duże, ale samochód do pracy i do zabawy myślę, że jak najbardziej odpowiedni.